wszystkich w kolejnym odcinku serii tych unboxingów. Jest to oczywiście już drugi odcineczek z tej oto serii. No i co mamy do otworzenia? Mamy do otworzenia to oto obudowę Zalmana. Nie wiem, czy jak to widzicie, czy całą. Na pewno całej nie. Ale weźmy sobie to jakoś ładnie rozpakujmy. Myślę, że tutaj nożyczki nie będą potrzebne. Chociaż w sumie to przeciąć to by łatwiej było. Nie chcę jakoś tego za bardzo rozdzierać, żeby zniszczyć to pudełko. Teraz sobie po taką sobie to machniemy. Słuchaj, sobie wezmę tą stronę. Tutaj mam już jeden bok otworzony, więc się potrafię zedrzeć oczywiście. O! Myślę, że tworzenie tego w ten sposób będzie najlepszą opcją. O właśnie. O, chodzi ładnie. Tutaj przytniemy troszeczkę. Tu również. Przecież tu kawałeczki taśmy mamy, o, widzicie? To już się otworzy. Dobra. Opa. No i mamy coś takiego, co jest stale na chwilę. Jest bardzo mało miejsca. Teraz pytanie, jak to wyjąć ładnie, żeby było? Myślę, że najprostszym sposobem będzie jednak zniszczenie tego pudełka. Też z tej strony samo można sobie to lekko poniszczyć. To pudełko i tak jak sami widzicie, ładnie nie wygląda nawet. To sens trzymania tego jest bardzo mały. Będziemy to w sumie mieli gotowe do wyjęcia. Dobra, sobie to na bok położę chwilowo. Tutaj mamy tego gówna w tym pudełku, tego staropianu i w ogóle. To się może nawrócić wszystko, ale mniejsza o to. Mamy tutaj oto naszą obudowę do komputerka. Co dalej? Jak ją wyjąć? Na początek pasowałoby sobie zdjąć ten kawałeczek, sobie tu po prostu wsadzić rękę, żeby to podtrzymać. Ładnie. Ta obudowa niech... Znaczy, sorry, nie obudowa, tylko ten styropian niech sobie wypierdziela tutaj. O, drugi sobie zrobimy oczywiście w ten sam sposób. Ok, ten styropian nie jest potrzebny, szybko go odwróciłem. No, mówi się trudno, wyjmiemy sobie to z folii. Oczywiście nie wiem jeszcze nazwy ten film, ale bardzo prawdopodobne, że nazwa będzie unboxing komputera za 6000 zł. Tak, właśnie tak to może się nazywać. Nie, jeszcze. Folia ładnie schodzi. Muszę wszystko to delikatnie zrobić, wiadomo. Dobra. Mamy tutaj naszą obudowę przepiękną. O, proszę. Tak wygląda przód tej obudowy. Tego na razie okna nie będę nic z tym robił. Obudowa naprawdę fajna, solidna. Ja sobie zobaczę, jak to wygląda na tym nagraniu jeszcze. Aha, tak troszeczkę mało widać, ale tak to wygląda mniej więcej. Dobra, całe tutaj nie będziecie widzieli najwyżej, ale mniejsza o to. Bok wygląda tak. Tutaj oczywiście jest
napis, o, tak to wygląda. I tak. Tył wygląda tak. Może ją faktycznie troszeczkę oddalę to. Się pobawię troszeczkę tym, żeby to więcej było widać. Tam widzicie jakieś pudełka w tle. Ale to jest naprawdę mało ważne. Tak to wygląda. Weźmy sobie teraz bok. Tutaj oczywiście nie ma okna po tej stronie. Po tej przód się świeci. No i tu jest takie oto małe okno. Tego nie będziemy tej taśmy na razie zrywać. Sobie obudowę zostawię na bok. Proszę sobie wezmę to drugie pudełko, które oczywiście jest drugie jeszcze pudełeczko z częściami. Dobra, obudowa idzie na bok. Ale naprawdę piękna. Ale tutaj drugie pudełko już mniejsze i to będzie widać już wszystko raczej. Tutaj mamy znowu na taśmie rzeczytko przyczepione. Myślę, że to lejtowo pójdzie. Tak samo i z tej oto strony. Tak jak zrobiłem, a jeszcze tu jest zaklejone. Z tej strony będziemy sobie to oderwać. W sumie. To pudełko też można zniszczyć. Ono też nie wygląda jakoś przepięknie. Macie jakieś o te dane i w ogóle to sobie odkleję, powiedzmy. Dobra, to sobie te dane sobie odkleiłem. Właśnie. Co z tymi danymi się teraz zrobi? Te dane sobie. Kurwa, pogną się zaraz. Te dane sobie przykleję na tym pudełeczku. Tak na szybko. Dobra. Możemy sobie teraz już to otwierać. Tu jeszcze jest dobra. Na siłę wszystko pójdzie oczywiście. Troszeczkę oddalmy. No i tak jak widzimy. Teraz na bok wezmę. No tak jak widzimy, jest to takie o coś. No takie o, to jest w środku z powietrzem, pewnie tak, żeby się to wszystko nie uszkodziło. O! Ten jak widzicie jest pęknięty. No takie dosyć fajne. Tego jest aż tyle. Salet jakiś, a jest coś tam, coś tam. Dobra, to wypierdziela. To oczywiście tak samo. To będzie do zabawy. Można sobie po tych piskach, żeby to powiązało. I tak. Mamy tutaj B-Skill. 3000 detektowania opóźnienia CL15. Intel Core. Jak widzicie, ramy. Tu jest 16 GB w dwóch kościach po 8. No i to ładnie one wyglądają. Myślę, że będzie troszeczkę większe. Ale jest jakie jest. Tak to właśnie wygląda. Poproszę, odłóżmy sobie je tutaj. Teraz się pobawię jeszcze z tym komputerem leciutko. Dobra. Procesor i7-szka 6700K z odblokowanym mnożnikiem. No tu widzicie, drzwi się leciutko otwierają. Wiatr jest. Power play, coś tam, create. Widzicie, tak to wygląda, tak to wygląda, tak to wygląda, tak to wygląda, tak to wygląda i tak to wygląda. Co tu więcej o tym można powiedzieć? Zobaczę. No nie za dużo wam mogę o tym powiedzieć, bo ja się za bardzo o tym nie znam. Ale taktowania są te 4000 GHz, GHZ to chyba GHz, 8 MB, podstawka LGA 15, tu jest oczywiście ładnie zapakowany. To sobie też możemy odłożyć. Następną rzeczą jest
Wow. Kolejne te o już takie bardzo, ale to bardzo długie. To wylamy standardowo. Następną rzeczą jest chłodzenie. Chłodzenie to wygląda w ten sposób. Jest to Be Quiet Dark Rock 3. Ładnie to wygląda, to opakowanie. Co dużo można o tym powiedzieć. Jest po polsku bezpieczne chłodzenie, coś tam. Czy będziemy sobie to otwierać? Myślę, że na razie nie. Chociaż w sumie można by było sobie to otworzyć. Dobra. Jak to wszystko wygląda. Tutaj macie o takie ładnie, naprawdę pięknie jest zapakowany. Tak jak sami możecie sobie tutaj zobaczyć, jak to ładnie wygląda. Więcej nie będę na razie otwierał. Bo myślę, że nie ma najmniej... O, wiatraczek, ale fajny w dotyku. Więcej na razie nie ma sensu otwierać. Potem sobie otworzę, jak będę składał sobie ten komputerek. Dobra. Okej. Ładnie zamkniemy. To też możemy w sumie już dołożyć na bok. Kolejną rzeczą przepiękną. To opakowanie jest piękne. Płyta główna MSI Gaming M5. No naprawdę to fajnie wygląda, trzeba przyznać. Oczywiście znaczek od MSI-a. Tutaj macie jakieś tam instrukcje. Przód wygląda tak jak wcześniej pokazywałem. Tył wygląda tak. Bok tak. Drugi bok jeszcze ładniej. Dół jest też piękny. I co tu jest? Chipset Z170 oczywiście. Jest to płyta gamingowa z LEDami. Fajnie wygląda. Tutaj są różne opcje tego. Co tu jest w tej płytce? Coś tam. SLI. Twin Turbo jakieś. Audio Boost. To jest ten dobry. Tu jest 7.1 chyba. Ten, nie wiem jak to się nazywało. Co tu więcej? No to jakieś tam certyfikaty i w ogóle. Ją możemy sobie otworzyć. Gdzie tu się ją otwiera? Ja tego pudełeczka naprawdę, ale to naprawdę nie chcę zniszczyć, bo ono mi się podoba. A tu jest otwarcie, dobra. Otwieramy ją sobie w ten oto sposób. Musimy sobie wziąć tą stronę i tak to wygląda. Tak to pięknie się prezentuje. Płyta główna jest oczywiście sama w sobie zapakowana w takie coś. O, tak jak widzicie, tak to wygląda. Jest to. Odsuję sobie koszulkę na chwilę. Tak ona wygląda. Myślę, że zdejmowanie z tej folijki na razie jest rzeczą bezsensowną. Może już sobie tutaj na chwilę. Zobaczmy, co więcej nam oferuje to pudełeczko. W razie tu jest to, co leży, płyta na tym. No, czego tu nie chce wyjść? Czego? Dobra, delikatnie. Dobra, delikatnie wyszło, tutaj nic nie ma. Może w ten sposób. To jest takie fajne, z takiej fajnej gumy, widzicie? Znaczy z gumy. Tam jest coś wsadzone mięciutkiego. Tak fajnie wygląda, takie mięciutkie. Nie możecie tego poczuć, ale to jest do obudowy. Do tyłu. To jest... Co to jest? Bardzo prawdopodobne, że to jest mostek do ten SLI czy coś tam. Kabelki. Takie coś. No też fajnie wygląda oczywiście. Płyta instalacyjna. To samo co było w karcie graficznej. Jakieś naklejeczki. Instrukcje. Nie. Czekajcie. Tak, to jest instrukcja do instalacji procesora. Zawieszka na drzwi. Też piękna. Wszystko do MSI jest piękne. I to jest chyba instrukcja. Tak, to jest instrukcja.
co tu jest? Gdzieś tam ono wszystko jest pokazane. Widzicie, macie jakiegoś Japońca, Chińczyka. Ważne, że skośne oczy. Co więcej? Tutaj widzicie jakiegoś gościa z rakietą na plecach. W środku są jakieś tam napisy, obrazków też parę jest. Także wszystko fajnie. To sobie znowu pochowajmy tutaj. To nam się do niczego na razie nie przyda. Dopiero potem. Dobra. Dobra. Gdzie to jest to? Dobra, wszystko. To bodajże było w tę stronę. Znaczy nie wiem, chyba bez różnicy jak to wsadzę. W którą stronę. Dobra. Żeby to płytka sobie fajnie, miło tutaj leżała, nie w tą stronę, w tą. To było. Oho. Nie chcę wejść. Pytanie, dlaczego nie chcę wejść? Dobra, już weszło mnie w tą stronę, po prostu to wsadzałem. Tak, to teraz pocelować to. Dobra, pocelowane. To musi wejść tu. Dobra, walić to nie będzie tak. Na razie tak będzie, potem się z tymi końcóweczkami pobawię. To odlatuje tutaj. No i kurde, dosyć ciężka rzecz, szczerze mówiąc. Znaczy w sumie nie aż tak bardzo. Myślałem, że cięższe jest. Zasilacz. Zasilacz piękny, czerwoniutki. Tak z tej, tak z tej. Tak z tamtej. Jestem zapakowany w takiej folii, którą sobie możemy, bo nie mogę złapać, otworzyć. Lekko natniemy. Powinno pójść tak. Tak jak mówiłem. Te papiery, czy papier, folię nie wypierdziela. Wrzucamy ją tam. Teraz jest pytanie, jak to otworzyć. Jak to otworzyć? Aha. Dobra. Nie? Myślałem, że to w ten sposób działa. Tu, a tu. Czekajcie. A, dobra. Już wiem. W ten sposób to się otwiera. Ale fajny znaczek. Też mi się podoba to, opakowanie to. Tutaj gąbeczki oczywiście. Dziękujemy za zakup. Oczywiście też fajnie to wygląda. Otwieracz do piwa. Jakieś tam, co to jest? Śrubki, kabelki jakieś. Tutaj kabelek cały czarny. Ja sobie go schowam, to nie ma sensu tego wyciągać. Jak na razie. No, drzwi się otworzyły. Dobra. Folia bąbelkowa. Luj, to jest ta kosz. Dobra, tutaj widzicie o kabelki, to bez różnicy jaki to ma kolor, tak tego nie będzie widać. Zasilacza nie będę wciągał z tej folii na razie. Ale wygląda on w ten sposób. RAVCOR. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem, ale jak widzicie o... Folia bąbelkowa. Fajna zabawa będzie oczywiście. Na pewno. No i okablowanie do niego. Tutaj. I to by było. Myślę na tyle. Z tych ważniejszych rzeczy. Poszło tak. I tak. Dobra, to sobie zamkniemy. Wsadźmy tu. Przykryjmy. Aha. To źle też. Możemy sobie to przykryć teraz. I w ten sposób kończymy nasz dzisiejszy unboxing części.
To jeszcze bym sobie wsadził, to już by było za liście. Albo to chyba... Tak, to wchodzi o tutaj o pewnie. I dlatego mi to nie chciało wcześniej wejść. Tak czy nie? Chyba tak. Tak, właśnie to tu chciało wejść. Dobra. Płyta. Zasilacz jest chyba najcięższy, znaczy obudowa jeszcze jest dosyć ciężka. Tutaj powiedzmy, że sobie to tak postawimy, czekajcie, tą stronę, żeby to było widać. Procesor. Kurwa, ramy tak weszły, dobra. No i ramy. No i ja wszystkim dziękuję za dzisiaj oglądany filmik. No i jeszcze plus karta graficzna, jeżeli będzie, to widać. A myślę, że tak to poukład. Albo dobra. Myślę, że dobra, niech będzie tak. No i karta graficzna oczywiście. Dziękuję wszystkim za dzisiejszy odcinek. Na tym komputerze teraz będziemy sobie grać. Myślę, że będzie to, no można powiedzieć, że bestia wydajności, nawet bo komputer jest naprawdę mocny. Wydałem na niego 6000, jakby ktoś pytał, żebyście potem nie pytali w tych komentarzach, od razu macie odpowiedź. Skąd mają pieniądze? Stąd i tamtąd, powiedzmy z jednej wypłaty z YouTube'a. Znaczy w sumie nie, bo jak z kartę kupiłem za jedną wypłatę z YouTube'a, no to powiedzmy, że to były 3 wypłaty z YouTube'a. O, no i tak to nazwijmy. A tak naprawdę to 2 lata na tym zasranym YouTube'ie. Czy nie zasranym, fajnym, prawda? Ale pieniądze mogły być większe. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do kolejnych odcinków już z tego komputerka. Cześć!